Dzień dobry, nazywam się Karolina Goska i jestem edukatorką Muzeum Narodowym w Warszawie. Chciałabym dzisiaj Was zaprosić na warsztaty prosto z mojego domu. Jak widzicie, mam tutaj przyszykowaną już taką mini pracownię malarską i przez to zdradzam Wam temat Waszych zajęć, ale mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy się w Muzeum Narodowym i na żywo będziemy mogli te dzieła wspólnie oglądać. Tak jak Wam powiedziałam, tematem dzisiejszych zajęć jest właśnie warsztat malarski. I będziemy dzisiaj poznawać różne tajemnice właśnie związane z tym zawodem. Poznamy ich narzędzia, poznamy też jak stworzyć farby. I z tym będzie się wiązało ostatnie zadanie, które dla Was przygotowałam. Zapraszam Was serdecznie. Pierwsze dzieło, o którym chciałabym z Wami porozmawiać, trochę wybrane na przekór, bo zobaczcie, że ono wcale nie jest obrazem. Jak myślicie, w jaki sposób może się jednak wiązać z naszym tematem malarskim? Przypatrzcie mu się uważnie. Możecie tutaj zauważyć postać mężczyzny, który pokazany jest w trakcie wykonywania obrazu. Pozuje mu pewna kobieta. Jest to Maria, a tym mężczyzną jest Święty Łukasz, patron malarzy. To dzieło zostało wykonane we Wrocławiu około 500 lat temu, w średniowieczu, przez Jakuba Beinharta, który był właścicielem i mistrzem malarstwa i rzeźby we Wrocławiu. To dzieło zostało też zamówione właśnie przez cech malarzy do jednej z kaplic znajdujących się we Wrocławiu. I chciałabym tutaj z Wami właśnie na początku porozmawiać o tym, jak to się w ogóle dzieje, że ktoś zostaje malarzem. Mam nadzieję, że Wy lubicie malować. Być może myślicie o tym, że kiedyś zostaniecie malarzem, malarką i poświęcicie temu swój czas. Jednak jak działo się to kiedyś? Kiedyś, żeby zostać malarzem, trzeba było wstąpić do warsztatu mistrza. Mistrza malarza, który był doskonały w swoim fachu, miał on swój warsztat i zapraszał tam uczniów, którzy mogli się wszystkiego po kolei nauczyć. Na początku, kiedy taki chłopiec został zaproszony do warsztatu, został on przyjęty, wykonywał niewielkie prace, na przykład sprzątał pracownię, przygotowywał farby, pigmenty, z których te farby później były robione. Zajmował się też robieniem płótna, gruntowaniem, naciąganiem go, żeby później móc przystąpić do pracy. Kiedy taki chłopiec rzeczywiście wykazywał się dużymi zdolnościami, chęcią, to mógł zdać egzamin na czeladnika. Czeladnik był to już taki bardziej wykwalifikowany pracownik, który też miał już bardziej złożone prace, bo wtedy taki czeladnik, kiedy przeszedł egzamin, mógł już działać bliżej swojego mistrza, pracować nad obrazami. Wtedy taki mistrz pozwalał mu na przykład kończyć swoje dzieło, albo mistrz tylko zaznaczał na płótnie jakieś wskazówki, gdzie który kolor nałożyć i wtedy taki czeladnik kończył to dzieło. Z czasem zostało to trochę zmienione. Tak jak dzisiaj możecie zobaczyć, że ten, kto chce zostać malarzem, może wstąpić do Akademii Sztuk Pięknych, być studentem i właśnie tam uczyć się różnych technik malarskich. Czego taki student się uczy? Jak myślicie, co powinien wiedzieć malarz? Malarz na pewno powinien wiedzieć, jak powinniśmy posługiwać się narzędziami, bo tych narzędzi malarskich naprawdę jest bardzo dużo. Powinien też wiedzieć, jak przygotować właśnie płótno, farby, w jaki sposób je nakładać, poznać różne techniki malarskie, poznać też historię sztuki innych mistrzów, żeby być może tą pracą ich się zainspirować, też często kopiować takie dzieła, żeby właśnie nauczyć się tej precyzji, uczyć się tego, co to jest perspektywa, jak malować na przykład na dworze i w jaki sposób nakładać farby. Tej wiedzy zdobywali przez te lata bardzo, bardzo dużo. I słuchajcie, taką akademią, po takiej Akademii Sztuk Pięknych malarz był już takim wykwalifikowanym malarzem, no i mógł rozpocząć swoją pracę na przykład we własnym warsztacie malarskim. I jeżeli już malarz chciałby przystąpić do pracy, to zastanówcie się, jak
po kolei musi pracować nad obrazem. O czym powinien pomyśleć? Jak przygotować swoje stanowisko do pracy? Daję Wam teraz chwilkę i już opowiadam Wam dalszą historię. Malarze zazwyczaj rozpoczynali swoją pracę od szkicu, czyli swojego projektu, takiego wstępnego założenia, jak ten obraz będzie później wyglądał. Taki szkic był po prostu potrzebny samemu malarzowi. Czasami jak gdzieś jesteśmy, chcemy coś szybko zapamiętać, możemy coś naszkicować i później przenieść to na większy format. Ale taki szkic również pomocny jest do tego, że na przykład jeśli chcemy taki obraz sprzedać, przychodzi do nas kupiec i chce sprawdzić, czy rzeczywiście myślimy tak jak on, czy ten obraz będzie mu się podobał, no to możemy mu taki szkic pokazać i on wtedy mówi, czy wszystko mu się podoba, albo może nanosimy jakieś poprawki, no i łatwiej jest nam później pracować nad takim obrazem. Więc szkic zazwyczaj wykonujemy na po prostu kartce papieru, wykorzystujemy do tego węgiel, ołówek, sangwinę. Są to takie trzy jakby narzędzia, które bardzo często wykorzystywane są do szkicowania. Kiedy mamy gotowy szkic, no to możemy przystąpić już do dalszej pracy nad obrazem. No i co dalej? Jak myślicie? Popatrzcie też na obraz, który chciałabym Wam pokazać, bo on przedstawia malarza właśnie w trakcie pracy. Co on tam potrzebuje? Jak myślicie? Co on trzyma w dłoni? Co jest mu potrzebne? Co widzicie? Czy potraficie te wszystkie narzędzia i elementy nazwać? Jak widzicie, przygotowałam też tutaj dla Was taką moją małą malarską pracownię. Dzięki temu będę mogła Wam te wszystkie narzędzia po prostu pokazać. Jeżeli mamy wykonany szkic, no to powinniśmy go przenieść na większy format, tak jak już Wam wspominałam wcześniej. I jak to się dzieje? Czego my potrzebujemy? Od czego malarz zaczyna pracę? Przed chwilą mówiłam, że od szkicu, ale jak już ma ten swój szkic, to powinien mieć coś, na czym ten swój obraz namaluje. My obecnie zazwyczaj malujemy swoje obrazy na kartkach. Jednak żeby taki obraz przetrwał wiele, wiele lat, to potrzebne jest płótno. Płótno jest to taki materiał, rodzaj materiału, lniany, bawełniany, z różnych włókien są wykonywane. Ten materiał, zobaczcie, no na nim za bardzo nie dałoby się teraz malować. Jest on też prześwitujący, ma dziurki, więc te farby mogłyby po prostu przepływać na drugą stronę. Co zatem zrobić, żeby takie płótno stało się właśnie naszym podkładem malarskim? Popatrzcie, tutaj mam to samo płótno, które przed chwilą Wam pokazywałam, tylko że jest już to płótno zagruntowane, czyli pokryte taką warstwą kleju, gipsu oraz kredy. Zostało to rozprowadzone właśnie na tym płótnie i bardzo mocno naciągnięte na drewnianą ramę, na blade ram. Ta rama właśnie tak się nazywa. Blade ram właśnie służy do tego, żeby bardzo mocno, z całej siły naciągnąć to płótno, żeby było one sztywne i żeby po prostu było nam wygodnie malować. Kiedy mamy takie gotowe płótno, no to raczej malarz nie mógłby trzymać w jednej dłoni płótna, w drugiej pędzli, nie miałby w ogóle już miejsca na farby. Więc bardzo przydatna do tego staje się sztaluga. Zobaczcie, że na takiej sztaludze po prostu można postawić płótno i wygodnie na nim malować. Kiedy mamy już postawione na sztaludze płótno, to ta sztaluga też tutaj, zobaczcie, jest naprawdę niewielkich rozmiarów, ale jak przyjrzycie się obrazowi, to zobaczycie, że te sztalugi są dużo większe, bo malarze zazwyczaj pracują w ten sposób, że stoją, nie siedzą. Wtedy jest im dużo wygodniej oraz dużo lepiej widzą. Mamy postawione płótno, więc malarz potrzebowałby czegoś takiego. Jest to paleta malarska. Do czego ona służy? Paleta malarska służy do tego, żeby właśnie tutaj wykładać sobie różne farby, mieszać je ze sobą, uzyskiwać różne odcienie. Nie trzeba było też co chwilę napełniać sobie stópek, tylko po prostu przygotowywać tutaj tą paletę dużo wcześniej i wtedy w jednej dłoni mieć wszystkie farby. Zobaczcie, że w takiej palecie znajduje się dziurka, w której możemy włożyć swój ciuk i dzięki temu wygodnie po prostu nam się ją trzyma. Oprócz takiej palety malarskiej, malarze też potrzebują czegoś,
w czym będą maczać te farby. Oczywiście mogą robić to dłonią i często tak robili, zostawiając swoje ślady na płótnie. Dzięki temu na przykład też możemy się dowiedzieć, kto był autorem tego dzieła właśnie po odciskach palca, ale do tego też nam byłyby potrzebne pędzle. Pędzle są różne. Są długie, są króciutkie pędzle, są bardzo wąskie, szerokie, niczym wachlarz. Można też oczywiście malować nie pędzlami. Można użyć do tego grzebienia do włosów, szczoteczki do zębów, można użyć jakichś patyczków. Tak naprawdę wszystkiego, co nam wpadnie pod rękę, bo każde narzędzie będzie zostawiało inną fakturę właśnie na płótnie. Mamy paletę malarską, mówiliśmy sobie już o pędzlach, sztaludze i płótnie, więc teraz chyba pora zastanowić się, gdzie malarze malują swoje obrazy. W jakich miejscach malować można obraz? Malarze mogą malować swoje obrazy w pracowni malarskiej. Właśnie tutaj taką pracownię malarską prezentuję Wam na jednym z obrazów. Zobaczcie, jak ona wygląda. Pracownia malarska jest też taką przestrzenią artysty, w której wcale nie musi trzymać on porządku. Tak naprawdę malarz doskonale wie, gdzie ma położone wszystkie swoje narzędzia. Ale gdybyśmy chcieli malować po prostu w domu, no to zrobiłby się olbrzymi bałagan. Dlatego zazwyczaj potrzebowali oni swojej prywatnej przestrzeni, gdzie będą mogli się wyżyć artystycznie. W takich pracowniach malarskich mamy te wszystkie narzędzia, o których wspomnieliśmy. Bardzo często też malarze robią sobie takie swoje scenki, czyli układają różne przedmioty, które później będą malować na swoim obrazie. Często do takiej pracowni zapraszani są też modele, którzy pozują im do obrazów, albo kupcy, którzy chcą jakiś obraz kupić od danego malarza i po prostu oglądają jego dzieła. Więc można malować w pracowni malarskiej, oczywiście można malować w swoim pokoju, ale można też te wszystkie narzędzia zabrać i malować w plenerze. Co to może oznaczać? Malowanie w plenerze to po prostu wtedy, kiedy zabieramy te narzędzia i wychodzimy na zewnątrz. Obecnie nie możemy tego zrobić, ale mam nadzieję, że niebawem, kiedy na przykład będziecie wybierać się w podróż do muzeum, weźmiecie sobie na przykład jakieś narzędzia malarskie i namalujecie szybko obraz. Patrząc się na przykład na przyrodę w parkach, lasach, łąkach, nad wodą, malarze uwielbiali malować w plenerze, bo po prostu malowali to, co widzieli, bawili się wtedy kolorami. Ale jak Wam się wydaje, czy łatwiej jest malować w pracowni malarskiej, czy w plenerze? Wydaje mi się, że jednak łatwiejszym zadaniem jest malowanie w swojej pracowni, bo wtedy mamy większą kontrolę nad pogodą. Na pewno nie spadnie nam niespodziewanie deszcz na nasze płótno, ani nie zajdzie nam słońce, bo możemy włączyć po prostu oświetlenie w pomieszczeniu, a na dworze właśnie może pojawić się burza, większy wiatr, może zajść słońce za chmury i wtedy zrobi się dużo ciemniej i kolory wtedy na obrazie też już powinny być zupełnie inne. Więc malowanie w plenerze trzeba wtedy pamiętać o tym, że malujemy na przykład mniejsze obrazy, które da się malować szybciej. Albo zaczynamy swoją pracę i kończymy ją później w pracowni malarskiej. Opowiedziałam Wam już wiele o różnych tajemnicach, o narzędziach, o tym, gdzie malarze malują obrazy, ale jeszcze nie porozmawialiśmy sobie o tym, jak są tworzone farby. Więc teraz chciałabym Wam o tym chwilę opowiedzieć. Kiedyś malarze, chcąc namalować obraz, musieli sami stworzyć swoje farby. Tworzyli je z pigmentu i spoiwa. Pigment to nasz barwnik, kolor, który później mieszamy ze spoiwem, a spoiwo to coś, co nam ten barwnik złączy, bo barwnik tak naprawdę jest to proszek, którym trudno byłoby malować na płótnie. Dlatego trzeba go połączyć z czymś bardziej mokrym, co będzie miało bardziej płynną konsystencję po zmieszaniu. I takim spoiwem może być olej lniany, może być żółtko jajka, może być też woda. Takich spoiw jest naprawdę coraz więcej. Ale ciekawsze jest to, w jaki sposób pozyskać pigment. Pigmenty kiedyś produkowane były z różnych roślin, a także czasem i zwierząt. Na przykład najdroższy barwnik, lapis lazuli, około 6 tysięcy lat temu był wydobywany ze wzgórz w okolicach Afganistanu. Był to przepiękny niebieski
kamień, który po skruszeniu dawał nam właśnie taką intensywnie niebieską barwę. Jednak on był bardzo, bardzo drogi i nie zawsze malarzy było stać na to, żeby taki pigment kupić. Innym zabiennikiem był później indygowiec, czyli roślina, z której produkowano również niebieski barwnik. Czerwony barwnik na przykład był według legend robiony ze smoczej krwi. Tak naprawdę jest to tylko bajka i taki czerwony, intensywny kolor był wytwarzany z żywicy drzewa ratanowego. Inną taką tajemnicą stworzenia koloru czerwonego była koszenila, czyli owad żyjący na opuncji, na kaktusach, który był rozcierany i właśnie dzięki skorupkom tego owada produkowany był kolor czerwony. I na przykład, żeby pozyskać 100 gram takiego pigmentu, więc to wcale nie jest duża ilość, trzeba było niestety rozkruszyć 14 tysięcy takich owadów. Więc wyobraźcie sobie, że raz było to naprawdę nieprzyjemne zadanie, no bo robiliśmy krzywdę na przykład zwierzakom, ale też ile czasu trzeba było na to poświęcić, żeby taką farbę rzeczywiście wykonać od początku do końca. Dzisiaj te farby są robione w bardziej syntetyczny sposób, więc już rzeczywiście nie potrzebujemy na przykład zabijać koszynili, ale są produkowane też z roślin, które możemy po prostu zmiażdżyć w moździerzu i dzięki temu zyskujemy barwnik. I chciałabym Was dzisiaj zachęcić do tego, żeby własnoręcznie zrobić farbę temperową. Czyli tutaj spoiwem stanie się żółtko. Będzie potrzebne nam żółtko jajka oraz łyżeczka barwnika. Skąd pozyskać barwnik? Możecie go znaleźć w swoich spiżarniach. Na przykład takim barwnikiem czerwonym może stać się papryka czerwona, a żółtym kurkuma albo przyprawa curry. Może też ze względu na to, że zbliżają się święta wielkanocne, macie barwniki do farbowania jaj i możecie też je również wykorzystać do zrobienia farby. Pamiętajcie, jedno żółtko i dodać do tego jedną łyżkę barwnika. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się spodoba produkcja farb. Spróbujcie dotknąć tej farby, powąchać. Ona ma zupełnie inną konsystencję, inaczej też będzie później wyglądała na kartce. Pamiętajcie o tym, żeby podzielić się Waszymi pracami, bo jestem naprawdę ich bardzo, bardzo ciekawa w komentarzach pod tym filmem. A na dzisiaj to już koniec naszej historii. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że zdradziłam Wam trochę tajemnic warsztatu malarskiego. No i do zobaczenia niebawem w Muzeum Narodowym.